propozycja jest, żeby podzielił tam miejsce pierwsze, drugie, żebyśmy już nie grali. Wszyscy bardzo zmęczeni. To uwaga, losuj. Miejsce pierwsze? Białojka. Miejsce drugie? Unia Warszawa. Co ma być? Kochani, oczywiście żartujemy, bo nie będzie, że ustaliłem wszystko. Sędzia na boisko numer 2 już rozpoczął. I już bramka podobno. To jest niesamowite. I prawie byłaby i z drugiej strony. Świetnie bramkarz, chłopaki na podium. Pierwsze miejsce już mamy. No zobaczcie, po co już pierwsze miejsce zarezerwowane. Mamy trójeczkę z bramkarzem. Walka na boisku. Przypominam, że rodzice nie siedzą na ławkach rezerwowych, tylko trenerzy. Kto zagra w wielkim finale? Wielki finał na boisku numer 1, na boisku numer 2 będzie spotkanie o miejsce trzecie. A pozostałe drużyny cały czas biorą udział w naszej zabawie, biorą udział w naszych testach. Dobre, bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Niektórzy szybciutko już zaliczyli każdą stację. Dziękujemy serdecznie za udział. Zapraszamy do następnej. Mateusz. Bardzo spokojnie. Edycji naszego turnieju. Mateusz, do linii, tutaj. Do linii. Do przodu, lewej, tył, dobrze, dobrze. Mateusz, idź wykonaj. Kacper, zostaw. Kacper, kto zagra w wielkim finale? Spoglądam w prawo, spoglądam w lewo. Naprawdę świetnie grają drużyny. Zamieszanie, zablokowany ten strzał i już ruszają szare koszule. A tutaj bramka, bramka! Na boisku numer 2 Unia Warszawa i UKS Węglów. Węglów w swoich dwóch innych. Unia Warszawa zdobywa bramkę. Ustaw, zobacz, do tyłu. Do tyłu. Nie ma bramki, pokazuje sędzia, nie dyskutujemy. Gramy dalej. Stoicie, Kacper! Prawa strona! Trenerzy próbują rozszyfrować następne stacje. Już idę pomóc, widzę, że jest mały problem. Zostaw to! Kacper, Masz, Wiktor do zawodnika! Nikola! Uderz! Jest! Brawo, Kuba! Ej, stawaj, jest! Szaleństwo, cieszą się rodzice. Bramka na boisko numer 1. Również nie brakuje tych celnych strzałów na boisko numer 2, gdzie Węglów walczy z Unią Warszawa. A ja teraz przy stacji numer 3, gdzie chłopcy sprawdzają swoje umiejętności, chodzi o strzał głową.
Kacperek, wykonaj! Siła! Kacperek! Chowaj! A ty nie bój się! Wysoko! A nie odsuwaj! Bo to nie Radek, dziewiątka tam! Radek, graj! Wejdź, 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 wejdź! Dobrze, Nikola! Radek, Zilka! Pierwsza, pierwsza! Bramka twoja! Co ty robisz? Podejdź, podejdź tam! Maciek, Maciek! Wiktor za linię! Dominik! Dominik! Dominik, zejdź się na linię! Maciek! Maciek! Kto strzela? Kurwa, tamtych, zobacz! Wiktor, rusz się! Do przodu! Dawaj do przodu! Maciej, do przodu, Maciej! Maciej! Do przodu! Podejdź! Wiktor, nie bój się! Wyjazd! Dobra, dawaj się! Dawaj, szósta! Wiktor, do przodu! Do przodu! Wyjazd! Dawaj do przodu! Do przodu uderz! Dawaj, 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 dawaj! Do przodu! Dawaj, 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 dawaj! Dobrze! Dobrze! Dobrze, Dominik! Korycin trenuje większy rozbieg, większy rozbieg. Radek, na tamto połowę. Bierz kolegę, idź się tam. Nie, 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 nie
Pamiętajmy, że remis w regulaminowym czasie gry to oczywiście dogrywka. Dogrywka 5 minut, no i rzuty karne. Miejmy nadzieję, że jednak tych karnych będzie piękna. Chcej gol! Brawa! Zapytajmy się rodziców, oni doskonale znają wynik, boisko numer 2, ja mówię nazwę drużyny, a rodzice krzyczą, ile bramek drużyna zdobyła. UKS Węgrów? Jeden mężczyzna ogląda mecz. Jeszcze raz, UKS Węgrów? Kobieta dołączyła. Pięknie, jeszcze trochę, kochani, nawet cały stadion krzyknie. Jeszcze raz, UKS Węgrów? Jeden, Unia Warszawa? Dwa! Nie słyszę. Unia Warszawa? O, jak chcecie, potraficie. Pięć. Aż się tutaj dziewczynka śmieje. 5-1 prowadzi Unia Warszawa. Jak tutaj Białołęka radzi sobie z Mławą? Jaki wynik na tym boisku? Wysoko, daleko. Piłka poza boiskiem. Jaki wynik? Białołęka prowadzi 3-1. Mława, nie śpimy, jak mówił trener o pierwszym meczu. Obudzić się, gramy swoje. Potrafimy piękne bramki zdobywać. Może teraz niebezpiecznie, ale świetnie, bramkarz Białołęki. I daleko, daleko do przodu. Ręka, ręka, sędzia! Nie! Karnego takiego gwizdnąłeś, no kurwa, ja sobie teraz robisz. Panie sędzio! Weź tam, jest sędzia! Korycin, wiadomo o co chodzi? Wszystko okej. Okay. Zaczynamy mierzyć czas od tych dwóch talerzyków. Weźcie twardo! Nie do tyłu. Do przodu! Kubę! Wiktor kryje! Wiktor! Patrz tego lewo. Za plecami masz! Jeszcze i wody. Ja nie wiem, że przerzucił połowę. Połowy nie wolno podobno przerzucić. Udeszło jest! Dobrze, Kuba! Co wy robicie? Ale tak, dwóch rebusów postawił na jednej stronie. No. Wiktor nie śpi. Cały czas. Kuba rożny jest! Wiktor! Na dwójce na razie Unia Warszawa górą. Na boisku numer 1 Białołęka prowadzi Mława, ale też to jest piłka nożna. Gramy do końca, ostatni mecz. Polaków z Wielkami pokazał, że trzeba być czujny do ostatniej sekundy. Dawaj, ostro do tam.
I rozpocznie białą łękę. A do końca spotkania zostało jeszcze ekstra! Może. Sześć minut? Dwie minuty do końca. Ława walczymy. Dobrze, Kacper! Koniec półfinału, a więc wiemy, że Unia Warszawa zagra w meczu finałowym. O miejsce trzecie powalczy drużyna UKS Węgrów. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie na boisku numer 1. Tutaj walczy cały czas Ława i Białęka. Jeszcze raz! Białęka, pięknie, lewa noga, szaleństwa na trybunach. Na szczęście bez trąbek. Grajcie, Rady! Słusznie, mówi tutaj jeden z rodziców. Zawsze trzeba walczyć do końca. Alek, lecisz! Przypominam, wielki finał rozgrywany będzie na boisku numer 1. Do przodu! Na boisku numer 2 zagramy o miejsce trzecie. I to jest koniec, a więc w finale zagra Białołęka i Unia Warszawa, a o miejsce trzecie w tym turnieju powalczy Ława i drużyna Węgrowa. 5 minut przerwy. 5 minut. Myślę, to jest bardzo dużo. Brawo, chłopaki! 5 minut przerwy. Odpoczywamy, usiądźmy, odpocznijmy. Brawo, Ława. Do Węgrów. Przed nami.